arcygotki. Podobno jest imprezka. Wyciągamy pomocną łapę. Fajnie, chłopaki. Możecie... zrobić co w naszej mocy, jak zwykle. Tyle, że po swojemu. Arcykotki, oczy otwarte. Musimy dopilnować, żeby nie rozrabiali. Pora na rekwizyty. Katonie, Igorze, ustawić tron na scenie. Hej, paziulki, Indiano, Cottonhamonie. Możecie spróbować zatańczyć układ lazem? Oczywiście, Filu. Ja poprowadzę. Jestem mistrzem tańców egipskich, popularnych 3000 lat temu. A pieprz wyostrzy ci ruchy. Dalej, pazurki, naśladujmy go. Nie taki taniec sobie wymaziłam. A ja nie mam kondycji jak 3000 lat temu. Dżungiel, twoja kolej. Zobaczmy taniec z bananami. Ten taniec też jest dziwny. Co jakaś wędka robi na górze? A młynek do pieprzu? Co on tutaj robi? Floro Snobinko, dziękuję. Te kwiaty robią wielkie wrażenie. A jak cudnie pachną. Czy mamy je w jakichś innych kolorach? Gazek to załatwi. I znowu smrodliwa misja zakończona. Gazku, Floro, uśmiech do kociego dziennika. Uważaj na lampę błyskową. Sobie wyobrażałam. Co na to powiesz, Ambrozie? Właśnie o tym marzyłem. Voilà, to symbol musicalu, miauczący kot. Ambrozie, la baletta! Mogę pomóc? Oczywiście, pierążku. Pomóż nam to zanieść. Bez obaw, zostaw to nam. Latający kot! Milady, jak ja mam to naprawić? Ha? Ten posąg miał być w innym miejscu. Cześć, Karmelu. Hej, Klopsiku. Możesz zrobić swoje lody na musical? Trochę farby i lekki kopniak, a żarcik będzie słodki. O, hej! Wracaj, wózku! Uważaj, milady! Z drogi, bo lody! Hej, Bosie! A ty z czego się śmiejesz? Już z niczego. Pa, pa. Mam wiele ważnych spraw związanych z musicalem. Astrokotko, potrzebuję pomocy! Cześć, Kosmo. Czym mogę ci dzisiaj służyć? Urządzamy koci musical. Astrokotko, pomożesz nam ze światłami? No pewnie. Występ Mlekota i Czekota będzie bardziej kolorowy. Kosmicznie, Astrokotko. Wezmę to. Astrokotko, proszę teraz błyskaj i migaj światłami na Mlekota i Czekota. Ach, nic nie widzę. Lądowanie awaryjne. Astrokotko, wszystko w porządku? Kosmiczny ziemniak? Edisonie, kluczyku, super pomysł. Te balony stworzą świetną atmosferę. Zamoczymy w tym łapy. Może dolecą na księżyc. Szykuję popisową paeję na wieczór. Spróbujesz, Klopsiku? Przyprawiona będzie bardziej popisowa. Tak, Peperito. Jest bardzo ostra! Baza ostra! Chcesz się czegoś napić, Klopsiku? Przepyszne. A co to? Super, hiper, potrójnie gazowana, mega słodka oranża. Ej, jabłka! Dalej, bum-bum, tancerze. Ustawcie się na swoich miejscach. No, wujku Archibaldzie, podaj rytm. Kocie, świetnie! A może utrudnimy im kropki?
Kegel, zdrab, do dzieła! Cześć, kluczyku. Proszę przykręć antenę zmieniającą częstotliwość do robota do sprzątania. Edison chce pomocy. Jej. Chętnie przyniosę mu moją antenkę. Jej. Teraz kluczyk ma szansę pomóc Edisonowi. Właśnie, Rysiku. A teraz... Zobacz. Tak się cieszę, boss. Dzięki nam wszystkie koty świata sobie pomagają. O nie, nie, Rysiku, to dzięki tobie. A zwłaszcza ten kawał. Dobry czynek. Mój robot posprzątał laboratorium, lecz niestety nie znalazł zaginionej żarówki. Oj, co się dzieje? Brawo, Rysiku. Teraz chodźmy. Na pomoc! Jak ja mam to zatrzymać? Spójrzcie! Nowy kawał! Arcykotki, trzeba wyłączyć robota! Klopsik ma na to sposób! Kluseczki babci Piny! A to sekret klusek mocy od babci Piny! Totalny pełen smaku dla ciebie i rodziny! Gorące klopsy! Dziękuję, arcykotki. Kluczyku, zmieniłeś mi robota w potwora do bałaganienia. Ale, Edisonie, poprosiłeś mnie o antenę zmieniającą częstotliwość. Tak napisałeś. Kluczyku, Edisonie, ktoś pisze takie liściki, żeby robić sobie z nas żarty. I nadal nie wiemy kto. W każdym razie, kluczyku, pomogłeś mi. Tej żarówki szukałem wszędzie. Ale arcykotki muszą znaleźć winnego, zanim spowoduje nowe szkody. Drugie wyzwanie. Trafienie w dołek w najmniejszej liczbie uderzeń. Zaraz zobaczysz, Kropsik. Drogi, ja będę teraz pierwszy. Purchel, zdrab, wiecie co robić. Oczywiście, boss. Lepiej mieć na nich oko. Hej, gdzie ich wcięło? Jak to możliwe? Dzieje się tu coś podejrzanego. Łatwizna. I gotowe. Dołek w dwóch uderzeniach. Ha, tego wyniku nie da się już pobić. A mnie wystarczy tylko jedno. O nie! Byłem pewien, że wystarczy jedno uderzenie. O, jaka szkoda. Purchel i zdrab oszukują. Milady, musimy wszystkim powiedzieć. Niepowodzenie. Niestety nie udało się. Sir Lamp miał już dwie próby, więc nie ma szans prześcignąć bossa. Pora na statuetkę dla zwycięzcy naszego turnieju golfa. Bossa! Runda pierwsza. Pierwszy kolor? Brązowy. Dobrze, Pilu. Milady, Purchel, wy będziecie szperaczami. Waszym zadaniem jest znaleźć coś brązowego. Kiedy to odnajdziecie, poślijcie po to członka drużyny, który będzie łapaczem.
Widzę! Drewniana deska na budowie! Wrócę tu przed tobą, boss! Ha, nie byłbym tego taki pewien. Coś brązowego. Mam! Boss! Niedaleko za krzakami jest drzewko cytrynowe. Drzewko cytrynowe? Tak! Ma brązowy pień! Pewnie, że brązowy, Purchel. Przecież nie przyniosę tutaj drzewka cytrynowego. Ale cytrynę tak. Cytryny są żółte, boss, nie brązowe. Może niekoniecznie, Purchel. Cześć, żółta cytrynko. Przywitaj się z brązowym sprayem. Uroczo. Mam coś brązowego. Cytryny nie są brązowe. Najważniejsze, że mam coś we właściwym kolorze. Zgadza się? Drużyna bossa wygrywa pierwszą rundę. Twoja kolej, zdrab. Jesteś mniamniaczkiem. Musisz zjeść kawałek, by przejść na drugie pole. Przegrana drużyna stoi w miejscu. Do tego otrzymujecie punkt karny. To znaczy, zamiast kawałka klopsiku, musisz teraz zjeść cały tort. Naprawdę? Mogę zjeść cały? Tak, ale tylko wtedy, gdy drużyna wygra i przejdziesz na drugie pole. Muszę na to czekać? Nie mogę spróbować? Widzisz to, Lampo? Wróciłem szybciej niż ty. W sumie polazł z nami bez namawiania, co, szefie? Tak, nasz nowy kumpel kocha banany i chce się dobrze bawić. Teraz trzeba wymyślić, w co go dla zabawy wpakujemy. Nie, boss? Dobrze gadasz, zdrab. Patrz, to Flora. Idź jej pomóż. Rzucaj w nią doniczkami. Ona bardzo lubi je łapać. O, co ty wyprawiasz? Moje doniczki! Moje biedne kwiatki! To było śmieszne. Masz w nagrodę banana. A teraz chodźmy stąd. Moje wąsiki mówią, że dżungiel jest tu gdzieś w okolicy. Nie widziałaś przypadkiem przechodzącego tędy żbika? Żbika? Ależ to była raczej prehistoryczna bestia. On wcale nie pochodzi z prehistorii, tylko z ogrodu botanicznego. Poszedł tędy! Jeszcze jedna... Co? Ej, pomocy! Co mu wkręciłeś, szefie? Że kluczyk lubi się bawić w turlando po całym placu. Spójrz, boss. Arcykotki tu idą. Chować się! Aj, zatrzymaj się, dżungiel! Czekaj! Dżungiel! Dlaczego nagle uciekłeś? Przestraszyłeś się, tak? Dobrze, wracajmy do domu. Nie, miasto jest zbyt niebezpieczne dla ciebie. Jak zwykle, arcykotki psują zabawę. Musimy to sobie odbić. Dżungiel, ogród botaniczny to twój dom. Nie zapominaj o tym. Dado, jesteś pewna, że dżungiel będzie tutaj bezpieczny? Oczywiście. Nikt oprócz was nie wie, że on tu jest i nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nie bądź taka pewna, mała papuszko. Jak miło. Tak się składa, że dżungiel to teraz nasz kumpel. A nie twój. To twoi koledzy? Boss, Purchel i zdrab. Mogłem się domyślić, że wy za tym stoicie. Nie tym razem, Lampo. Dużo śmialiśmy się z dżunglem. Co nie, chłopaki? Chyba raczej śmialiście się z niego. Nie ufaj im, dżungiel. Czy ty naprawdę chcesz iść z nimi? Jak go skłoniliście, by z wami poszedł? Najpierw go nastraszyłem. Potem daliśmy mu banany.
A boss za każdym razem wmawia mu najróżniejsze bzdury. Dobrze gadam, szefie? Coś powiedzieliśmy? Gdzie on zwiał? Dżungiel! Brawo, Dżungiel! Zasłużyli sobie! Dżungiel powiedział, że ci trzej namawiali go na robienie głupich kawałów. A on myślał, że to po prostu zabawa. Dżungiel chyba chce teraz wszystko naprawić. Dziękuję, Dżungiel. Wielkie dzięki, Dżungiel! A, tu są! Urządzają swój bzdurny dzień recyklingu! Subcio! Mogę iść się bawić, Bosie? Mogę? Aha, możemy, Bosie! Burchel, strap! Spokój! Wykonaliście pierwszorzędną robotę, arcykotki! Ale czegoś brakuje, żeby to puścić w ruch. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Sprężyna zawieszenia, ręczne wiertło i łożysko. Ruszamy. Bardzo nam się przydadzą. To jest moje! To było twoje, Bosie. Chcę to odzyskać i to zaraz. Czy to jasne? I gotowe. Kocia stycznie! Pola na zabawę! Jasna! Ekstra! No i mogą się tutaj bawić wszystkie koty z okolicy. Proszę, proszę. Co się tu dzieje? Boss, Burchel i Zdrab. Czego wy tutaj szukacie? Co za pytanie? To plac zabaw. Chcemy się bawić. Podejrzane. Lampo! Boss i jego kumple nie są najmilsi, ale nic złego tu nie zrobili. Na razie nie. Warto ich mieć na oku. Proszę, miejsca wystarczy tu dla każdego. Zapraszamy! Świetnie się na tym jeździ, nie Bosie? Można lepiej. Ale zabawa! Po prostu odlot! Fajnie, bardzo fajnie. Co ten boss z Burchlem i z Drapem knują? Wszystko popsuli! Dlaczego zabraliście nam te stare części? Bo te rupiecie są moje! Papa, arcygapy! Teraz wasz plac zabaw nie działa! To prawda! Zabawki są zniszczone! I kto wie, gdzie to wszystko schowają? Moje wąsiki mówią, że jadą na lotnisko! Ale jak mamy ich dogonić? Arcykotki? Właśnie wpadłam na arcypomysł! Czy dzisiaj mamy dzień twórczego recyklingu? To najwspanialszy arcywóz na świecie! Wszystkie kotki do środka! Jazda! Odpalaj śmigło, klopsiku! Cześć,
kotki. Jaka genialna fura! Autko jest szybkie i zwinne. Całkiem jak kot. I ląduje po kociemu. Na czterech łapkach. Spójrzcie! Dojechaliśmy szybciej niż Purhel i Zlak! Teraz wyrzucimy te stare rupiecie byle gdzie! Arcykotki nigdy ich tutaj nie znajdą. Szkoda, że nie zobaczymy, jakie będą mieli miny. No i proszę, jednak je zobaczycie. Jak dotarliście przed nami? Bo dziś mamy twórczy dzień recyklingu. Coś starego zmienia się w coś nowego. Więc zbudowaliśmy tę mocarną wyścigówkę. I przejmujemy ten cenny złom, który nam zabraliście. Przerobimy to i urządzimy w parku niezwykły kącik dla wszystkich kotków. Kociastycznie! Czy to znaczy, że będziemy się mogli pobawić, Bosie? Tak, Bosie, chodźmy się bawić, chodźmy. Och, spodziewam się tylu gości. Podam mój placek królewski już za momencik. Bonjour, madame chef. Ktoś ty taki? Nigdy cię tu nie widziałam. Nazywam się Boisson de Baguette. Jestem francuskim krytykiem od cuisine. A co tutaj robisz? Słyszałem wieść o degustation królewski placek. I przybyłem. Wkrótce wszyscy go spróbujemy. Proszę? Chcę go skosztować we własnym maison. I to w całości. Nie możemy dać ci całego placka. Ależ to byłaby dla was grand occasion. Jeśli placek królewski okaże się superb, przyznam waszej restauracji 3 gwiazdki. Naprawdę? Proszę bardzo, aby ci smakował. Oui, biorę go. Oszukałem ich. I to dosłownie tuż pod ich nosem. I na dodatek arcykotki mnie nie rozpoznały. Na scenę zapraszamy naszego kumpla szczeniaka Terriego. Dobry pomysł. Hej, Terry! Spójrz za siebie! Co, ogon? Przyszedłeś za mną aż tutaj? Zaraz cię złapię! Terry zszedł ze sceny, więc zostaje zdyskwalifikowany. Kolejny uczestnik to Kosmo! Na pewno zabłyśniesz, jak gwiazda! Dzięki, Nino. Podczas swojego występu patrz na mnie. Będę cię stale dopingował. Upadek to dyskwalifikacja. A teraz czas na Neko. Ten koci szczęściarz, nigdy go nie pokonam. Stop! Czterolistna koniczyna! Ha! Odnalazł szczęście gdzie indziej! Neko dyskwalifikacja! A teraz zaprezentują się... Bum bum tancerze! Witam was w mojej galerii. Tu stworzycie swe dzieła. Czas start! Ha!
Już mam natchnienie. Dam ci kilka wskazówek, których nie zapomnisz. Co tu stworzyłeś, Klopsiku? Coś na mój ulubiony temat. Jedzonko! Dobrze, oby tak dalej. Nie jestem pewien. Coś mi tu nie pasuje. A lepiej wygląda w brzuchu. Dobra, no to od początku. Co jest twoją inspiracją, milady? Ten kolor. O, bardzo interesujący. Przykro mi, futrzani bracia, ale nie macie szans ze mną. Oryginalny pomysł. Chciałam stworzyć unikalne kocie dzieło sztuki. Jesteś na dobrej drodze, Pilu. Pracuj dalej. To wygląda świetnie. Tak, nieźle, ale stać cię na więcej. Nieźle? Czas wypróbować mój prawdziwy talent. O, ulala. Chyba kończy mi się farba. Mój obraz! Wspaniale różowy, z kleksem błękitu. Genialne, milady, pracuj dalej. Dzięki, La Paletto. To też chyba mi tu nie pasuje. Zobaczymy, jak z tym. Kocizm płomienny. Radzisz sobie naprawdę dobrze. Dziękuję, mistrzu. Kto powiesił tutaj budzik? Godzina sztuki. Wspaniały pomysł, Pilu. Brawo. Ruchome kolory. Poruszające. Purchel, zdrab! Słyszycie mnie? Czas na poważne kroki. Bez odbioru. Czekać na sygnał. Teraz. Brawo! Teraz zabierzcie je daleko stąd i zniszczcie! Dlaczego mówisz do obrazu, boss? Ja zawsze mówię do obrazów w przypływie natchnienia. Moje dzieło zniknęło! O! Moje też! O, ale na szczęście chrupki zostały. Ktoś zabrał wszystkie nasze dzieła. Czuję, że to sprawka bossa. O, mam nadzieję, że zaraz się znajdą, bo przecież konkurs wkrótce się skończy. Moje wąsiki mówią, że dzieła sztuki uciekają w tym kierunku. To Purchel i Zdrab. Dzięki, wąsy. Szybko, nie pozwolimy im uciec. Zobaczyli nas! Chodą! Wracajcie! Zakopiemy te dzieła na wieki. Purchel, zrzuć opony! Yeah!
Zniszczymy tę ich twórczość gdzie indziej. Pa, pa, arcykotki! Szybko! Musimy je odnieść do galerii, zanim skończy się konkurs! Teraz już są zapaćchane! O nie! Tych śmieci jest za mało! Musimy całkowicie zniszczyć te obrazy! Nie! Co wy zrobiliście? Właśnie! Ukradliście mój pomysł z jedzeniem! O-o! Samolot już odleciał! Jak my teraz zniszczymy dzieła arcykotków? Mam pewien pomysł! Wszystko zniszczone! Misja wykonana! Chodźmy zameldować bossowi! Hej, czy to nasze... Nasze placie! Wszystko nam zniszczyli! To koniec! Boss na pewno wygra! To jeszcze nie koniec! Dalej, arcykotki! Pora byśmy połączyli talenty! Czas zaraz minie... Trzy, dwa, półtora... Mistrzu La Paletto! Zaczekaj! Boss, to ty wymyśliłeś porwanie naszych dzieł, prawda? Ja? Nonsens! Nie mam z tym nic wspólnego! Pozwólcie, że może wreszcie otrzymam swoją nagrodę, Mistrzu La Paletto! Chwila! My też bierzemy udział w konkursie! Tak! Jest to praca zbiorowa! Zbiorowa? Chyba raczej śmieciowa. Wow. Cztery style połączone w jedną siłę. Mistrzostwo świata. To arcydzieło zawiera wszystkie wasze talenty. Ogłaszam was najlepszymi artystycznymi arcykotkami. Tak! Misja wykonana, szefie. Zniszczyliśmy ich pracę i arcykotki nigdy nie wygrają. Hej, z czego oni się tak cieszą? Zgadnijcie. Hej, myliłem się co do siebie. Widzę, że ty jednak masz talent. Równowaga jest kluczem do sztuki miaufu. Prostą zasadę niełatwo wcielić w życie. Okrążenie wokół domu zrobicie. Jeśli marchewkę upuścicie, już nie zwyciężycie. W tej sytuacji boss nie może grzecznie usiedzieć w miejscu. Urozmaicę zadanie Katona moją wyszukaną sztuczką. Gotowi? Start! Tak! O, ta trasa jest naprawdę trudna, ale dam radę. Tele, po co tam jedziesz? Po swoją marchewkę! Tery wypadł z trasy. Hej, Pilu! W ogrodzie Winstona są pułapki! Pamiętam, Lampo! Muszę pomóc Telemu! Arcykotki, biegniemy pomóc Pilu! Trzeba będzie ich znaleźć, zanim pułapki się uruchomią. Tam! Słuchaj, Tele! Musimy zawlaczać! Marchewka!
teraz się zacznie, ubaw. Chodź tu, marchewo! Bo znowu lubi głupie żalty. Uważaj, Deli! Widzę cię, Boss! I wcale nas nie złapiesz! O, serio? Zobaczmy, co powiesz na moje łapsy. To pies! Pies to przyjaciel! Ja jestem kotem! Nie, łapsy każdego kota atakują! Racja, Pilu! Będę udawał pieska! Au! Miau! Koty to wrogowie! Do ataku! Zostaw to mnie, Deli! Tu potrzeba odnowiny! Jaka ona słodka i miła. Na mój ogon, tłum lebatów, nie dam rady wszystkich pokonać. Bez obaw, Pilu, czuwamy. Dużo tu tych robotów, arcykotki! Wpadłam na arcy pomysł, milady! Zabiorę Bossowi pilota do robotów! Stój! Tylko nie to! Łapsy! Atak na Bossa! Łapsy! Wynocha! Arcykotki! Jeszcze was dopadnę! Nie, Boss! Dopóki nie znajdziesz pilota! Pilu! Kocia stycznie! Miau! Dzięki, Pilu! Łatwizna, kocizna! Dawaj, Deli! Trzeba skończyć wyścig! Skończmy wyścig wreszcie! Wrzućcie marchewkę do kosza i przyspieszcie jeszcze! Oboje byliście świetni. Terry, ty byłeś pierwszy. Wygrywasz puchar. Tak, Gabi, ale ja raz upuściłem marchewkę. A Pilunia upuściła ani razu. Gabi, ogłaszam uroczyście, że prawdziwą zwycięzczynią jest dziś Pilu. Brawo, Terry, za postawę kociego sportowca. Dziękuję, Deli. Prawdziwy z ciebie koci kumpel.